Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and General z wasze konta. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na koncie Soldiera, podjął wyzwanie, dał nam swoje konto, ale szczerze powiedziawszy, jak tu wszedłem, to chwyciłem się za głowę, sobie myślę, ja pierdolę, co to kurwa jest? I już wam wytłumaczę dlaczego. Zacznijmy sobie od takiej najbiedniejszej nacji, którą on tutaj ma. Najbiedniejszej ze względu na to, że najniżej chyba levelowej, bo nie wiem co tam jest na Niemców w sumie, nie pamiętam już. No ale never mind. Zaczynajmy od początku. Ma piechura Harolda Jacksona, oczywiście z barem. No i tam z takimi sobie rzeczami, czyli tak z takim standardem tak naprawdę. Z takim dość standardowym podejściem do tego wszystkiego. 12 poziom. Czołgiste z poziomem 12. Tak naprawdę z wszystkim, bo tak. Ma Stewarda, ma Shermana, ma Pershinga i ma Hellcata, także naprawdę jest się czym tutaj pobawić. Ale idziemy dalej. Ma spadochroniarza z 11 levelem, z Thompsonem. No tutaj troszeczkę słabo, mogłoby być naprawdę lepiej. Aha, jeszcze chodzi o baretki mechanika i baretkę ciułacza na jednym i na drugim zresztą. Tutaj bomby poszły. Oczywiście, no, myśliwiec tutaj 10 ranga, tak troszeczkę biednie, no ale mamy P38 Lightning. No i co jest bardzo ważne, bo muszę wam to pokazać, bo sprawdziłem to przed chwilą i dostałem szoku. Ranking i ilość godzin, słuchajcie, w grze. Ilość godzin w grze 1535 godzin. Kurwa, Soldier, ty chłopie życia chyba nie masz poza tą grą. Ja pierdolę. Jak może być 1535 godzin? Kurwa mać! Prawie jak ja w CS-ie kiedyś, w 1.6. Ale Jezus, w Heroesach jestem naprawdę w szoku. No i dobra, chociaż nie, tutaj jest biedniejsza nacja tak naprawdę. No ale zobaczmy sobie, ruski czołgista. Jeżeli chodzi o czołgi, to T26 model 1933, T34-85 model z 44, KV-85 i SU-85, także tutaj też jest naprawdę czym wymiatać. Natomiast jeżeli chodzi o baretkę, no to mechanik, taki standard bym powiedział, bomby poszły, tutaj to samo jak, idziemy dalej, mamy piechura z pepeszą, czyli naprawdę w sumie spoko, bo pepesza też troszeczkę kosztuje, jakby nie było, jeżeli chodzi o dopatrzenie w sumie, czy zaopatrzenie dodatkowe, no to gaz i kolejny piechur z levelem 4 w tym przypadku, SWT for fun, pomińmy go. No i jedziemy na nację numero uno, czyli na jego główną tak naprawdę rzecz. No i tutaj się troszeczkę boję tego pokazywać, bo zaczynamy 17 ranga, piechurek, gewyr. W sumie tutaj tak naprawdę jako broń nic ciekawego nie ma. Zresztą co widać, grenadier. Oczywiście ma jakąś tam piechotkę, którą się zajmiemy troszeczkę później, na mapę generalską wejdziemy troszeczkę później, ale idziemy dalej, znowu gewyr, znowu żadnych pojazdów i znowu dwie piechotki, czyli naprawdę spoko. Idziemy dalej i to znowu jest ranga 17. Zwiadowca ranga 17. No tutaj muszę coś powiedzieć, bo naprawdę tutaj jest dopieszczone, mamy kamuflaż, mamy pojazdy na maksie. Mamy oczywiście brońki na maksu lepszone, jeżeli chodzi o kurza, no to nawet tutaj nie pozostawia nam nic jak jesienny liść dębu, no i oczywiście ciężkie zamki. W sumie pokażę wam to, bo na pewno interesuje was, co on ma ulepszone. Jeżeli chodzi o pociski, no to ma wykupione Auchus Patrone SS. Jeżeli chodzi o celownik, no to celownik ZS Zielacht Fine Cross. Jeżeli chodzi o spust, to bardzo lekki spust, jeżeli chodzi o sprężynę, to ciężki zamek, jeżeli chodzi o, może to jest chyba lufa z tego co pamiętam, tak to jest lufa, chrom moli 4150, jeżeli chodzi o skórkę, no to tak jak już mówiłem, jesienny liść dębu, tak żeby pasował oczywiście do naszego tutaj kamuflażu. No i jeżeli chodzi o zasoby bitewne, no to tutaj tego troszeczkę jest tak naprawdę. I tutaj nie muszę komentować, bo tak naprawdę jest w sumie wszystko wykupione, oprócz drugiego motocykla, który tak naprawdę nie jest tutaj do niczego potrzebny. Ale jedźmy dalej. Kolejna piechota, ale tu już nie ma gewyra, tutaj jest kurz i Kubelwagen. To jest coś, czego tak naprawdę wcześniej nie uświadczymy, ale kolejne gwardie z mechu, piechoty. No i lecimy dalej. Kolejna 17 ranga. Trzeba powiedzieć wprost. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem siedemnastych rang, więc możecie sobie pomyśleć, jak ten chłop żyje.
Ja myślę, że ty, Soldier, tylko odchodzisz tyle, co na siku i coś zjeść. Ewentualnie ktoś ci jedzenie przynosi, bo kurwa nie wierzę, żebyś miał tyle czasu, żeby tutaj jeszcze coś robić. Biorąc pod uwagę fakt, że tyle godzin masz przegranych. Jeżeli chodzi o pojazdy na czołgiście randze 17, no to... Aus w C, czyli w sumie taki standardzik na sam początek. Panterka, Tiger 2 z kamuflażem. Bardzo ciekawa sprawa. Stuk trójeczka. Jeżeli chodzi o bronię, to pistolet C96, oczywiście lunetka, oczywiście kluczyk, to jest taki standard, oczywiście trzy zasoby drużyny i mechanik, taki standard. Jest już 6 minut minęła, jeszcze nie zacząłem grać. Jeżeli chodzi o piechotkę, no to tutaj kurz Panzerluft Mein Lang, czyli to, o czym mówiłem w ostatnim odcinku. Natomiast jeżeli chodzi o przebicie pancerza 100%, jeżeli chodzi o pancerz poniżej 100 mm i tutaj już później zlatujemy w dół, około 50%, jeżeli chodzi o powyżej 100, a poniżej 125. Powyżej 125 mm to on nie przebije niczego z tego, co tutaj widać, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, czy tak jest. Myślę, że przebije. Myślę, że Soldier by się tutaj mógł wypowiedzieć. Oczywiście kolejne piechoty. No i przechodzimy do troszeczkę... Jeszcze nie niższe levele. Jezus Maria. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, już normalnie się zgubiłem, tutaj umysłowo bym powiedział. Jezus Maria. Pistolet maszynowy, czyli maszynen pistoletem 40. Tutaj S-mine jest, a tutaj nie wiem, jak ten granat się nazywa, naprawdę, ale jest przeciwczołgówka, więc wychodzi jak wychodzi. Jezus, nie chciałem tego zrobić, przepraszam. Jeżeli chodzi o pojazdy, no to Swimwagena ma R75 z koszem i SDKFS-a. Jeżeli chodzi o baretki, miłośnik wybuchów, znaczy nie baretki, tylko odznaki, miłośnik wybuchów. Jeżeli chodzi o zasoby, no to tak jak widać, przechodzimy dalej. Ja chyba dzisiaj tego nie skończę, tak biorąc pod uwagę, ile on tego tutaj do jasnej cholery ma. No ale przede wszystkim, bo... Aha, nie mogę wam pokazać jako tako baretek, bo bym musiał u wszystkich pokazywać baretki. A to by mi zajęło jeszcze więcej czasu niż mam teraz, już zajętego przez to. Pojazdy, Hetzer, J1, tak naprawdę nic ciekawego. Maszynę pistoletem 40, maskowanie na najwyższy poziom, to jest ciekawostka w sumie. Jeżeli chodzi o piechotę kolejną, mocny chwyt, Sturmgewehr, więc naprawdę spoko. No i Kubelwagen, SDKFS, lecimy dalej. Kolejny 16 level, kolejny już drugi. To jest Maschinengewehr, ale 40 chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej nie jestem pewien. Jak się mylę, to mnie poprawcie. Oczywiście SDKFS 7x1, czyli nasze to beznadziejne tak naprawdę, bo nie jestem jakby zwolennikiem tego. Wolę jednak tego KFS-a 250. On jakby nie było, jest bardziej pancerny i jakoś to lepiej wychodzi wśród bitew. Natomiast jedziemy dalej. Christian Engel, piechota, poziom 15. No tutaj już troszeczkę niżej. Ale no tak jak widać zresztą. Natomiast idziemy dalej. Piechota kolejny, 15 level, kolejny Gewehr. Tutaj jakby nic się nie zmienia. Nie pokazuję dalej już tak naprawdę, bo tutaj już chyba nic nie będzie. Piechota 15 level, kolejny Gewehr i tutaj dalej nic. I kolejny Gewehr i dalej nic. Masakra. Pilot myśliwca, C96, no tutaj Messerschmitt, no to musi być tak naprawdę, jeżeli chodzi o odznaka, to bomby poszły. No i mamy jednego myśliwca, jeżeli chodzi o rozstaw. Natomiast jeżeli chodzi dalej, bo jeszcze tego troszeczkę nam zostało, w sumie 3 ostatnie postacie, dzięki Bogu. Kolejna piechota, poziom 15, jeżeli chodzi o bronię, no to na pewno kurz i... Panzerschreck chyba to jest, tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien, ale chyba Panzerschreck. Kubelwagen SDKFS 250, czyli taki standardzik. Spadochroniarz z maszynem pistoletem MP40, więc no dość fajnie. Letni odłamek, jeżeli chodzi o kamuflaż. Swobodne spadanie na brązowym. Tak naprawdę wszyscy mają tą brązową, ja nie wiem czemu. Może innego nie ma. Okej, okay. Jeżeli chodzi o ostatniego tutaj piechura, to ma rangę 15, Maschinengewehra i tak naprawdę nic poza tym oprócz piechoty. Ale teraz przechodzimy sobie do tej innej części, do której tak naprawdę nie mieliśmy wcześniej dostępu, czyli do generałów i zobaczymy sobie tutaj, zacznijmy od tego, od zasobów drużyny, których jest tak naprawdę w ciuli jeszcze trochę, bo mogę sobie przewijać i przewijać,
Mam nadzieję, że Soldier mnie tutaj nie zabije za to, ale generalnie to ja widzę, że Niemcy dostają za bardzo po trąbie, żeby tutaj chyba cokolwiek ustawiać. Chociaż tutaj jeszcze Niemców jest troszeczkę. No bo tak generalnie to wychodzi, to niestety troszeczkę słabo. Dobrze by było wziąć jakiś taki newralgiczny punkt. Miejsce, w którym... Tutaj nie, my musimy na niebieskie patrzeć. Miejsce, które dość dobrze tutaj leje. Zobaczmy. Jak generalnie się tutaj rozstawia? To jest dobre pytanie. Rozstaw wszystkie swoje drużyny. Nie chciałbym, tak? Wzmocnij wszystkie swoje drużyny i zarządzaj drużynami. Weźmy może zarządzaj drużynami najpierw. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, słuchajcie, wywaliło mi z wrażenia, jak włączyłem zasoby strony, to wywaliło mi, kurczę, grę, biorąc pod uwagę fakt, że po prostu, kurde, jest tego tutaj tyle, że się zlagowało. No ale okej, okay, mamy tutaj do rozstawienia i to jest pytanie, co my... Aha, my możemy kupić jeszcze tutaj drużynę, w zależności od tego, co my tutaj mamy, tylko tak, jakbyśmy chcieli na przykład kupić drużynę, to jak to tutaj wygląda... Nie chcę za bardzo naciskać, żeby nie było później jakiejś lipy. Poczekajcie, bo ja już naklikam zaraz i będzie lipa. Okej, czyli tak. 2 na 5 mamy coś ustawione. Aha, bo ten jest... To jest zaznaczone. I tutaj 0 na 5. 0 na 5. Aha, czyli możemy sobie wybrać dwie drużyny, które chcemy do rozstawiania w tym momencie. Okej, czyli tak jak on miał może tu wybrane, to i może Breslau piechota... Tutaj w sumie nie wiadomo od czego to się, czym to się różni. Aha, tu jest tylko tym, że jest ranga inna, czyli tym ma więcej rangi nabite. Czyli to jeszcze zaznaczymy, bo tak jak zresztą było, no nie będę mu tutaj jakby nie było za dużo zmieniał. Natomiast no, na pewno każda postać ma, że tak powiem, każdą piechotę, więc tutaj naprawdę jest bardzo dużo rozstawiania. Naprawdę bardzo dużo zabawy zresztą z tym. Dlatego nie będziemy się jakoś niesamowicie rozwodzić. Ja to tylko tak przelecę, że tak powiem, optymistycznie. Ulepsz, wzmocnij wszystkie swoje drużyny. Jest taka opcja. Drużyny potrzebują posiłków. To jest to, że kiedy ja mam rozstawione drużyny, to ja mogę dorzucić jeszcze tam kogoś. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy po prostu zreperować te, które mam już rozstawione. Jak wygląda tutaj z tym doboju? Weźmy sobie może tego Breslaua. Nacisnę doboju i chcę wiedzieć, jak to tutaj wygląda. Aha, rozstaw drużynę kosztuje albo 12 tych, albo 2304 fundusze wojenne. Tak to przynajmniej tutaj się, że tak powiem, przedstawia. Okej, okay, no to może znajdźmy sobie jakąś taką bitwę, gdzie będziemy cokolwiek wiedzieć. Zróbmy tak, tutaj Ruscy, my atakujemy chyba na ruskich, tak? Bitwa była aktywna przez 6 minut. Bitwa rozpoczyna się... Nie, to Ruscy na nas atakują, to my zaatakujmy na ruskich może, my zaatakujemy na ruskich. Tutaj jest już w pizdu rozłożone tak naprawdę. Sił pancernych, ciężkie pojazdy pancerne tutaj mają. Ha, ha, ha. Może by tutaj dokoptować samoloty, jeżeli możemy. Czekajcie, ja tutaj... O, to jest chyba to, to są chyba samoloty, nie? Tak mi się wydaje. Dobrze, tak... O Jezu, zakup 20 tysięcy. Ile tutaj ma? Zasoby strony, a co to powietrznych nie mamy? Mamy 6 na minutę. Jak mnie Soldier nie zabije, to będę się cieszył. A, no i właśnie. Mamy tak, do wyboru Belgrad, Istanbul albo Rzym. Poczekajcie, bo ja nie wiem co to jest. To jest szpital Anderau, to nie. No, aha, czyli tylko mogę rozstawiać w tych takich newralgicznych punktach? W tych takich największych? To jest trochę słabe. A, bo tu Belgrad płonie na przykład. Tu Belgrad na przykład płonie, natomiast jeżeli chodzi o samoloty, to tutaj mają, pojazdy mają. No w sumie oni tu wszystko mają, to nie wiem, co ja bym miał tutaj dokoptowywać. Belgrad i co tam jeszcze było? Rzym i... Belgrad, Rzym i coś jeszcze. Nie straciłem hajsu, nie? Nie straciłem hajsu, dobra. I Istanbul. Istanbul jest chyba tutaj na samym dole, więc no właśnie, Istanbul jest tutaj, to tak jest bez sensu. Istanbul jest na samym dole, to jest bez sensu totalnie. Ale czemu ja mogę albo tu, albo tu, albo tu dodać tylko? To jest moje pytanie. Może wejdźmy sobie tego 12 motocykli, 36 piechurów. I teraz tak, na Belgrad. Nie znaleziono odpowiedniego miejsca na rozmieszczenie. A jakbym wziął na Rzym na przykład? Czekaj, bo coś mi tutaj...
Aha, czyli oni są rozstawieni teraz w Rzymie, tak? Oczekiwanie na zapasy. Jesteś numerem 6558 w kolejce. Na Gwardię Zmechu. A ile Gwardia Zmechu się robi, że tak zapytam? Wpizduj jeszcze trochę. Jeżeli chodzi o 10 minut. Wielkość kolejki. Ola Boga. Co 50 sekund się zmienia. No to szczerze powiedziawszy troszeczkę słabe. Naprawdę to jest troszeczkę słabe. Na takiej zasadzie to jest tutaj rozstawianie. Okej. Okej, więc no, te tanie mogę rozstawiać. Tych drogich nie chcę rozstawiać, bo jeszcze mnie soldier później zabije, a tego to ja bym nie chciał. Średnie pojazdy pancerne może byśmy tak... Bo jak to wygląda generalnie? Przecież ja to mam, więc czemu ja nie mogę tego bezpośrednio postawić gdzieś, tylko muszę tu wykupywać, a później jak jest to z rozstawianiem tak naprawdę? Jak to wygląda? Aha, bo nie mamy tych. Nie mamy bojowych wozów żadnych, ani nic. Aha, czyli najpierw trzeba kupić, one się, że tak powiem, załadują i dopiero wtedy możemy tutaj myśleć o czymkolwiek innym. No dobra, weźmy może, spróbujmy chociaż te czołgi średnie, zobaczymy. Ja nie jestem pewien, ale zobaczymy, może to się uda. W Belgradzie nie bardzo był zobrężony, w Rzymie może w takim razie. I ile to będzie trwało? Który jestem w kolejce? 1238, to już nie ma takiej tragedii, aczkolwiek pancerne ile się robią? 21 co 8 minut. Wielkość kolejki 390, ale ja jestem tutaj przede wszystkim, w tej kolejce. 90 co 8 minut, no to o Jezus Maria, no ja nie wiem czy my zdążymy tutaj to sobie pograć. No ale dobrze, w takim razie przejdźmy sobie może do takich milszych rzeczy i widzimy się za chwilę w bitwie. Okej, słuchajcie, jesteśmy w bitwie, także na spokojnie, w sumie mamy to jest potyczka chyba, nie? Więc tak, całkiem spoko, możemy na spokojnie się tutaj porozstawiać, nie śpieszyć się. Myślę, że oni mogą się na mnie respić chyba normalnie, jeżeli chodzi o APC-ka, więc to by było całkiem przyjemne. Chciałbym atakować na O2, z tym, że to będzie chyba dość szybka gra w porównaniu do tego, co tam... Nie wiem, czy tu się da przejechać, czy się nie da, ty. Tu się chyba nie da przejechać. Ale totalny bezsens. Naprawdę to aż tak zlamili? Serio? Potrzebowałbym, żeby mnie ktoś teraz stąd wypchnął, bo się zablokowałem. Ja pierdziu, no Gryfciu, coś ty żeś zrobił teraz. Dobra, trudno w takim razie, nie będę tutaj stał, bo to nie ma sensu. Jezu, ale to bez sensu zrobili, że tutaj nie ma przejazdu teraz na to O2. No to O2 jest w takim momencie wykluczone całkiem z rozgrywki praktycznie. Ja tu nie grałem, odkąd oni pozmieniali, tak naprawdę. No kurczę, patrz. Milimetry, a jednak nie mogę trafić. No to O2 będzie ciężko tutaj utrzymać, tak mi się wydaje przynajmniej. Na spokojnie, z Parabellum sobie podchodzimy. No i... Co ja go w głowę nie trafiłem? Kurwa. To było chamskie. Naprawdę to było chamskie. Dobra, trzeba tego SDK FF-a postawić, ale tym razem pojechać naokoło jakoś. Bo naprawdę musi się dać przecież naokoło pojechać. Bez jaj, żeby to było wykluczone całkowicie, bo no to by było troszeczkę bez sensu. Kiedyś przecież normalnie można było tam przejeżdżać, a ja nie wiem czy to może pływać, ale na pewno raczej nie może, więc nie chciałbym tego utopić. I to zdecydowanie nie chciałbym tego utopić. Tu musi być chyba przejazd. Przecież tu kiedyś był przejazd. No i jest, dobrze, no i bardzo dobrze, o to chodzi. Jezus Maria, jakieś drifty tutaj robię, o Jezus Panie. Panie Boże. Soldier. Ty driftujesz na co dzień chyba. No, tutaj jakiś jeden kolega przejeżdżał, ale on nas w sumie jako tako nie interesuje. My to byśmy chcieli sobie na spokojnie tutaj to rozstawić. Może gdzieś tu. Bo tu to oni się raczej nie będą tego spodziewać. No, kurwa! Bo już inaczej nie powiem. No kurwa. Serio? To jest troszeczkę już bez sensu, no. Jednego zabiłem i tak generalnie to jest dupa zbita.
Nie wiem, czy ten gościu w ogóle przejedzie tym koszem, ale raczej wątpię. Tym bardziej, że ten gość z Kubelwagenem mu stanął. Więc no to też jest troszeczkę słabe, aż się popłakałem. No ale no trudno. Unlocking Kubelwagena możemy zrobić, ale nie chciałbym. Nie chciałbym w tym momencie. Generalnie zastanawiam się, czemu to Parabellum jest takie słabe. Przynajmniej dla mnie. Nie umiem nim grać, może dlatego. Bo Soldier to by mnie zaraz skrzyczał. Dlatego jakby tutaj się tym nie stresuję. I na spokojnie, do przodu, do przodu, do przodu. Jakby nie było, no... Muszę wejść do tego gówna. Tak naprawdę to nam już nic nie daje, niestety. Że my to tutaj żeśmy przyprowadzili. A szkoda. I znowu chyba mi ping skacze, a tego to ja bardzo nie lubię. Cholera wie w sumie dlaczego tak jest. Dobra, na spokojnie w takim razie sobie stąd wyjedziemy, a tutaj kolega zginął, ale to nie jest w tym momencie mój biznes, że tak powiem. No i my sobie ruszymy spokojnie w stronę O1. Chociaż oni mogliby nam przejąć to, bo tak naprawdę, kurczę, zaraz będzie GG i tyle. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o rozwodzenie się dalsze, to tak naprawdę czy ten mecz będzie trwał 4 minuty czy 10 minut, to w tym momencie dla mnie nie ma znaczenia, bo tak czy siak, żeśmy jakby nie było zresztą, porozmawiali sobie bardzo dużo, jeżeli chodzi o koncie Soldiera, ale to nie jest koniec, to na pewno nie jest koniec, na pewno nie jest to ostatni odcinek z jego konta, ze względu na to, że ma tyle możliwości to konto, że możemy się naprawdę tutaj bardzo pobawić. Więc jakby nie było, na pewno będziemy jeszcze do niego wracać. Teraz na spokojnie. Nie chciałem tego. Dobra, na spokojnie, ja sobie zejdę tutaj na dół, bo to nie ma sensu. On zaraz będzie za mną biegł! Kurde, tego Alfreda to ja tam nie sądziłem, że spotkam, no niestety. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze raz tego SDKFS-a. No mam nadzieję, że tym razem nam się uda jakoś lepiej tutaj ogarnąć. Nie, żeby coś, ale motocykl nam się zrespił na głowie. Jakiś szczegół mały. No i oni nam przejęli w sumie 3 miejscówki w tym momencie. Jakby nie było, O2 nam przejmują, O3 nam przejmują, O1 mają. Więc jakby nie było, to jest troszeczkę słabe. Ola Boga, no nieładnie, nieładnie, naprawdę nieładnie z ich strony. Ale myślę, że to da się... Aha, tutaj mamy ten APK. A w sumie to fajne, że możemy się pobawić tym SDKFS-em z APK-iem i tutaj powalić ich troszeczkę, że tak powiem brzydko. Dobrze by było też wiedzieć, gdzie jest czołg gdzieś tam, okej. Nie mogę na dół, ale lipa. Jakbym mógł to na dół, kurde, znieść, to byśmy to mieli. A że nie mogę, to jest Lipton totalny. O, tu ktoś... Nie, myślałem, że ktoś z tego, z czołgu nawala, ale to jednak granaty były. Na trójce mamy KM-a. O. Dzień dobry. Dobra, zginął. Dobra, ten będzie sobie przejmował, więc niech sobie przejmuje na spokojnie. Gdzieś tam jest gościu. Miałeś go przejmować, czemu to zniszczyłeś? A, pewnie jemu zniszczyli. Mi też tak lubią niszczyć. Zresztą to nie byłby pierwszy tego typu przypadek. Dobra, zobaczmy. Zaraz na pewno któryś z nich będzie wychodził tutaj oknem. A jak nie oknem, to jakkolwiek inaczej. Dobra, ten zginął. Przydałyby się tu pociski HE, no jakby nie było. Zdecydowanie by się przydały. Ale nie ma to nie ma, nie będę się czepiał. O fuck, brakło mi amunicji. No, ja już się martwię, że tu jakiś inny mnie ten... Jakiś przeciwnik do mnie podjeżdża, a tu kurde on. Dobra, na spokojnie teraz. Dobrze, jakbyśmy przejęli to o jeden. Ale jestem ciekaw, gdzie jest ten czołg. Gdzieś tam jest. Bo ja go w sumie jako tako nie widzę, niestety. Z tym, że na pewno dużo przeciwników jest tutaj w tym momencie.
O, ładnie go granat wysadził. Bardzo mi się to podoba. A nasi na spokojnie to o jeden tam łoją. Z tym, że my zaraz to wygramy, 94%. Więc jakby nie było, kurczę, jeżeli my przejmiemy cokolwiek jeszcze, to już jest pozamiatane. No i będzie pozamiatane w takim razie. Ziup i jedziemy dalej. Jedziemy dalej, ja już tu raczej nikogo nie zdążę ubić, no siłą rzeczy, słuchajcie, no nie ma raczej opcji na to. 98, 99 zaraz będzie i stówka i GG. Nie zdążę nawet chyba do O1 dojechać. Uwaga i no właśnie, no właśnie, tak jak o tym mówiłem, także słuchajcie, widzimy się za chwilę z lobby. Okej, słuchajcie, także jesteśmy w lobby, no 236 expa, no bądźmy szczerzy, no nie pograliśmy sobie jakoś niesamowicie długo, 3300 kredytów, no i 1300 w plecy, czyli 2000 na tak naprawdę na zero. Natomiast jeżeli chodzi o generałów, to tutaj chyba jeszcze nam się nic nie zmieniło, tak mi się wydaje przynajmniej, oczekiwanie na zapasy i tutaj też jest oczekiwanie na zapasy. Jakby nie było, no troszeczkę, to troszeczkę potrwa. Jezus, to tutaj miałem być. 1638 w kolejce dalej. Znaczy 6358 w kolejce, tak? 6538. 6538. No i jest tego tyle. No więc możecie sobie wyobrazić, jeszcze wielkość kolejki się co chwilę zmienia. No i generalnie wygląda to troszeczkę, no niesmacznie, słabo i generalnie no jest lipa. Szkoda, że Soldier nie przygotował tego, że tak powiem, pod nas, bo moglibyśmy się pobawić, a tak to niestety, ale nic w tym momencie nie jesteśmy w stanie zrobić. No i trudno, no co ja poradzę, powiedzcie mi. Tutaj w kolejce jesteśmy 1227, a tak to, no słabo, totalnie, naprawdę totalnie słabo. Jeden czołg dopiero jest, jedna załoga czołgu się wyprodukowała. To możecie sobie wyobrazić, jak to tutaj wygląda. Także ja mu te kolejki tu poopuszczam, tak naprawdę. Bo tak czy siak zakupu się, że tak powiem, nie dokonał, dopóki dopóki nie pojawią się jednostki, o tak chciałem powiedzieć, dopóki nie pojawią się jednostki, także wygląda to tak jak jest, ale tą gwardię z mechu mu zostawmy, może się będzie cieszył. Natomiast słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, mi bardzo, ze względu na to, że możemy sobie spojrzeć na tak bardzo rozbudowane konto. Natomiast to tyle, będziemy jeszcze do tego konta na pewno wracać, także Soldier, wiesz, no, wiesz co masz robić. Także to tyle, dzięki wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków, na razie, no i cześć!